Okej, siemano wszystkim, witam serdecznie, z tej strony Chmielo, a to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Infamous Second Son i jesteśmy oczywiście centralnie w tym miejscu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli o kurwa, ale mi się odbija, masakra. Atakujemy na pierwszy punkt dowodzenia DOZ-u. Kurwa, ale mi się odbija, Jezus Maria. Właśnie musimy... Kurwa mać, zniszczyć to całe gówno. Dobra, mam twoje współrzędne. Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, dokładnie tamto. Trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia, okej, czaję. Jak ono wygląda? No, duża, ciężko opancerzona ciężarówka z portami po bokach i aparaturą łącznościową na dachu. Ja sobie tak, wiecie co, tak sobie właśnie przy snajpie bardziej tutaj tak kurwa pocisnę w snajpera, z racji na to, że no widzicie jak tutaj poziom się zwiększył gwałtownie od serii z dobrej karmy, bo oczywiście zmieniliśmy też poziom na ekstremalny, więc jest, że tak powiem, dużo gwałtowniej. No ale to nic, damy sobie radę, nie? My byśmy sobie nie dali rady z takimi chamami. No kurde. Wow. Dobra, dobra, dajemy dyla w tym momencie, bo trochę agresywnie się zrobiło, więc kurwa gwałtem na dach. I teraz ewidentnie idzie nam dobrze, lepiej niż kurwa za pierwszym razem, kiedy tu atakowałem. Tylko że wtedy tam nie ogarniałem jeszcze sterowania, wiadomo. Przyzwyczajało się do fizyki, mechaniki gry, jak tu co, tu z czym się to je w ogóle, że tak powiem. O kurwa, ja potrzebuję dymu. Dobra, bez przypału ziomeczku, tylko ja też chciałbym się dowiedzieć, kto tu do mnie przed chwilą strzelał, to też jest ważna sprawa. Dobra. Kurwa mać. Dobra, czekajcie, dymu się trzeba doładować i to tak, że tak powiem, w stanie gwałtownym. Ładuj się, ładuj się, ładuj się, bo zaraz będziemy z tym bosiakiem walczyć też, nie? Znaczy bosiakiem, no z tym takim przypierdolonym fajczanem, o. Tak go nazwę. Dobra, podnosimy to. Niszczysz ma to, dobrze. Zniszczyło się. Co ten typ tam czaił z DOZ-u? Co on tam czai? Kawaleria nadciąga. Gustuję jednak w tych mniejszych. Dobra, to są jednak ci, kurwa. Zdecydowanie wolę tych mniejszych. Chodź tu. Nie wiem, coś ty tu robił przed chwilą, ale nieważne. A my mamy... Naszym celem właśnie jest rozwalenie tego gówna. Co do nas strzela. Wow, ziomeczku, nie tak agresywnie, prosiłbym, szybciej, Delsin, zdupczaj, jakiegoś dymu potrzeba, ty sobie tutaj się przydasz, ale nam jest dym potrzebny, więc jakiś plan działania, podajcie jakiś plan, a nie. O, dobra, jest dym, jesteśmy w domu. No teraz się tego wyssaj tak dokładnie. I plan jest taki, żeby się tu wybić i sobie obczaić. O właśnie, dobra. Tak, ty chodź tutaj.
O dobra, skubaniuśki, ale dużo wytrzymywał nawet. Szał, to w ogóle nie był jakiś quick time, to nie wiem, to się coś zlagowało. Tak nie miało być zapewne. A czemu mi w ogóle ten nie pokazuje na mapie odłamków? Widzieliście? W ogóle mi nie pokazuje odłamków. Przekazy sobie kamerę, rozwalmy. Co tam, nie będziemy musieli wracać tutaj i niszczyć tych gówien. Ale nie pokazywało mi odłamków, dziwna sprawa. No ale dobra, czas się... Tu jest jeszcze odłamek z tego, co mi się zdawało, nie? A, chyba mi się zdawało. Chyba jakieś halucynacje tutaj były. Sito, ale to gówno da oczywiście. Coś jest nie tak. W mordę. I co? Zadziałało? A, nie mam czasu sprawdzić, stary. Dozowcy lecą na mnie ze wszystkich stron. No to zwijaj zabawki. Ta, świetna rada. Okej, dobra, wszystko wiadomo. Odbity jeden punkt. Witamy w Seattle. Troszeczkę nam się tutaj, widzicie, karma na gorszą zmienia tak jak chcemy. Jak to wygląda sytuacyjnie, tak ogółem rzecz biorąc? Wygląda tak, że pasuje trochę punktów poprzejmowywać. Więc czekajcie, ruszmy może sobie. Sorry, pytanko. Twoi ziomale z roboty może wiedzą coś na temat tych przekaźników? A, porozstawiali je po całym mieście. Policja non-stop ma je na oku. Niestety DOZ milczy na ich temat. Ale dowiesz się, gdzie się znajdują, prawda? Jasne. Jak mówiłem. Super, to weź prześlij mi namiary na telefon. Żebyś mógł z nich wyciągnąć kolejne moce? Zapomnij. Wow, mój brat chce, żebym nie miał kompletu mocy, gdy stanę do walki z najgroźniejszą bioterrorystką. Tego nie powiedziałem. No to chyba nie ma sensu tego odwlekać. Walę prosto do Augustin i bohatersko kończę sprawę. Ale... Kurwa... Chyba nie byłem gotowy na ten atak. Rozumiem. Słuchaj, prześlę ci te namiary, tylko trzymaj się od niej z dala. Dobra, wiecie co, chyba nie jestem gotów i godzien w ogóle na ten atak. Trzeba poprzejmować te przekaźniki, bo kurwa nie jestem w stanie na razie. Za dużo tam się podziało. Ale nie wiem, czy szafa jest w stanie powstrzymać przewodnika. Reggie, szkoda, że tego nie widzisz. To miejsce jest opustosza. Tuzowcy obchodzą się tak z każdym miastem, do którego ich wzywają? No, podobno. Dlaczego mieszkańcy się w ogóle na to godzą? Dlatego, że większość ludzi nie przedkłada życia nad wolność czy szczęście. A, nie wierzę. Palcie się dokładnie. Trzeba to rozwalić. I Mekens... chapnąć to, bo kurde, jest taka lipa z tymi mocami, że nic się nie da zrobić. Po prostu nic a nic. To są granaty fuzyjne, chyba, czy te drugie, znaczy granaty, jakieś granaty, nie wiem, fuzyjne. Jakoś tak one się nazywały. Aha, bomby siarkowe. Dobra, no to bomba siarkowa też nie zaszkodzi nam. Tym z drugiej ręki jest niezdrowy. Chociaż w sumie z tych bomb, prawdę powiedziawszy, jak grałem pierwszy raz, w ogóle nie korzystałem praktycznie. One były tak potrzebne, niepotrzebne. Ale bardziej niepotrzebne. Kurwa, jak to wyglądało. Takie widzicie, o, rzucę sobie bombę, świetnie. Tu sobie wykończę tego typka. Ten niech ciągnie pałę, można go jeszcze sklepać. Ale co, trzeba lecieć na następne te przekaźniko gówno, bo przydają się moce w tym momencie jak cholera. A za niedługo, znaczy za niedługo, już chyba za chwilę będziemy na Space Needle atakować, nie? Tam będzie też dobry fight, więc no pasuje się jakoś tam gwałtownie przygotować, powiedziałbym. Jedna osoba może przemieszczać się szybko i bezszelestnie. Poza tym to, że jesteś sam, uśpi ich czujność. Nie spodziewają się ataku. Nie wiem, może jak im to narysujesz, to się poddadzą. Nie będę psuł niespodzianek. Reggie, prawie na każdym rogu są punkty kontrolne i kamery. Takie są korzyści grania na własnym boisku. Tyle, że to nie jest ich boisko. Spróbuj im to powiedzieć. Ej, no czemu mi dym ciągniesz, Delsin?
Ciągnij to. Tak jak ciągnąłeś wczoraj. Znaczy kurwa. Nie no, takie żarty, wiecie. Takie czołgi dżołki. Okej, to się nie uda. Oby się udało. To było świetne! Rany, to działa! To było dobre, a nie świetne. To było, kurwa, przydatne. To nam się na pewno przyda. A jeszcze jedna jest moc i to będzie, czekajcie, co to będzie? To będzie chyba to, co z powietrza tak wywala. Nie, to jeszcze nie to, ale to będzie dopiero później. Teraz chyba będzie, co będzie? Zaraz się dowiemy, co będzie. Już nawet nie pamiętam. Ciężka amunicja. No dobra, wiem o tym przecież, kurde. Nie musicie mi się, goście, powtarzać. Tutorial jak tutorial. No dawaj, dawaj, Delsin, no. W ogóle byłem na bardzo fajnym filmie dzisiaj w kinie. Tak się zastanawiam właśnie, tak mnie przeniosło, taka idea mi wpadła, żeby nagrać właśnie, znaczy zacząć nagrywać jakąś taką serię, w której będę wam pokazywał jakieś recenzje ciekawszych tytułów, ciekawszych premier filmowych, które miały miejsce lub będą miały jakoś w najbliższym czasie. Właśnie byłem dzisiaj na Noe, Wybrany przez Boga, i powiem szczerze, że tytuł taki dosyć kontrowersyjny, dosyć takie wzbudzał różne opinie, mieszane bardzo, powiedziałbym. Ale prawdę powiedziawszy, mi się bardzo spodobał film i nie wiem czemu ludzie tak to hejtują. Co prawda coś tam było, jak sobie czytałem, że wiecie, że no prawdę powiedziawszy, film jest przesadzony trochę pod względem, jakby tak patrzeć, nawiązań do Biblii w ogóle, to mało jest w ogóle właśnie tych nawiązań, znaczy kurwa, no jest taki po prostu moment, na przykład, który tam słyszałem, że najwięcej wywołał kontrowersji, to właśnie ten taki z tymi takimi skalistymi potworami, nie wiem, coś takiego, nie wiem jak to się już, nie wiem jak oni się dokładnie nazywali, ale wiem, że to wywołało właśnie duże takie zamieszanie. Że co to ma być, jakieś kurwa w ogóle wymysły, czy coś tego typu. Też samo zachowanie Noego tam pod koniec filmu trochę, opowiem, było trochę takie bardzo, bardzo złe. Takie właśnie jak Delsin teraz się zachowuje. Musisz posiedzieć cicho przez jakiś czas. Jak to posiedzieć cicho? Czuję się świetnie! Chcę więcej wrażeń! Nie. Rozpracowuję teraz pewien trop z moim kolegą z policji w Seattle. Ale dopóki się nie ogarniesz, nie posuwam sprawy naprzód. Okej. Siedział cicho. Cokolwiek to znaczy. Dobre, mamy tutaj misję. Trzeba po prostu zabić cywili, no ale... Właśnie tak się zastanawiam na taką serią jakąś, typu recenzję właśnie filmów. Myślę, że fajnie by to wyglądało. Zobaczę jeszcze. I się zastanowię, co nas, jak jakoś tam wam ewentualnie dam znać. Odblokowały się, widzę, te wszystkie, kurde... Dobra, Tessin. Udało mi się... Grafy i te inne. ...łączności DOZ. Korzystają z centralnej anteny. Dzięki niej przekazują rozkazy wszystkim dzielnicom. Dobra, wiesz, gdzie znajduje się ta centrala? No, mówiłeś, że chcesz zobaczyć to miejsce, jak będziesz w Seattle. O, nie gadaj. Space Needle? Space Needle. No dobra, to będziemy na Space Needle atakować, ale na razie, tak jak mówię, zajmiemy się właśnie takimi rzeczami typu grafy, typu te sprawy. Tutaj chcę aktualnie, powiecie, tak kurde, w złą karmę pocisnąć, żeby jak największy, może nie największy, ale żeby mieć po prostu wszystko wymaksowane, wszystkie umiejętności ewentualnie, wszystko, żeby mi już później łatwo szło tutaj, znaczy później, no za niedługo już. Ta pierwsza, ta właśnie walka na Space Needle będzie trochę wymagała, żeby tam pokonać tego bossa głównego, więc no trzeba się przygotować w jakimś stopniu. A też poprzejmujemy sobie dzielnicę, no i będzie wiadomo, łatwiej wtedy nam przedzierać się tutaj, jak będziemy mieli jakieś misje, gdyż nie będą nas tak DOZ-wcy atakować, jakby to atakowali, gdybyśmy nie mieli poprzejmowanych tych dzielnic, nie? Puszka sprayu, panie dzieju. Graffiti z szablonu ukończone. O kurde, zaraz będzie drugi level normalnie aż. Czekajcie, co my tu będziemy mieć? Pewnie polowanie na tego
chama całego. 48% to jest. Można w sobie tą dzielnicę przejąć jeszcze w tym odcinku. 48%, a walka z tym, taka ta końcowa walka o dzielnicę, to nie jest nic trudnego, bo trzeba tylko śmigłowiec zniszczyć, nie? Trafi się po prostu pociskiem i skończona walka. Także bez przypału. Trzeba takiego jakiegoś dresowego dealera znaleźć. Zaraz go namierzę, zaraz, spokojnie. What the fuck? Kurwa mać. Co się z tym autem podziało, to ja się nie pytam. Patrzcie, tu jest. Skurwysyn. Dobra, jest. Rozwalony. Coś tu jeszcze ciekawego do zniszczenia. Ojojoj. Widzę, że mało tego strasznie. Ale jak na jedną dzielnię. A później się tego uzbiera i później to będzie jazda. Chodź tu, skubańcu, no. Potrzebny mi jesteś. W ogóle możemy sobie coś chyba rozdać, nie? To by był dobry pomysł. Czekajcie. Ataki wręcz, coś tu ciekawego jest. Na to nie mamy tyle odłamków. Na to trzeba zaś dobrą karmę mieć. A to... O, to jest właśnie tam, z którą chciałem unicestwiające uderzenie. Dobra, wszystko rozdane. Pociski mocniejsze, zwykłe strzały troszeczkę mocniejsze. Więc będzie w jakimś tam stopniu. Kurde, lepiej, zbyt dużo używam słowa w jakimś tam stopniu muszę, znaczy określenia w jakimś tam stopniu muszę to jakimś kurwa innym czymś zastąpić, więc będę musiał się zastanowić i pomyśleć. Tu gdzieś jest, o dobra. To jest, że trzeba dane szukać chyba w telefonie, nie? A nie, ukryta kamera, ona jest tu. Już się mam. Tu. Dobrze. Tu coś lata znowuż. No i w sumie prawie dzielnica przejęta. Teraz tylko rozwalić to gówno. I w sumie tak na 100%, żeby przejąć, to trzeba zrobić graffiti i rozwalić wszystkie te drony, co tu latają. I przy okazji to się ma z tego tyle, że ma się te, wiecie, wszystkie odłamki. Co to kurwa jest? Jakiś niedźwiedź? Ale zabawa z tymi grafami jest naprawdę przednia. To jest, co mi się tak podoba, że to jest chyba jeden z lepszych motywów w grze, powiem wam szczerze. To jest świetne wykorzystanie właśnie tutaj tego, tych funkcji właśnie tych, że tak powiem, tego żyroskopu w DualShocku 4. I no, zajebiście mi się z tym bawi. A też grafy niektóre są naprawdę fajne. I są wzorowane też na niektórych grafach jakiegoś słynnego właśnie takiego street artera, że tak powiem. Już nie pamiętam nazwy jego imienia i nazwiska, ale wiem, że jest osiągnięcie właśnie za namalowanie wszystkich grafów i tam właśnie jest jego podane imię i nazwisko. I jak sobie obczajałem później na neta, to naprawdę zajebiste rysy grafy miał. I kilka z nich właśnie zostało tutaj zaimplementowanych w grze, więc no fajnie, fajnie, że takie coś akurat twórcy stworzyli. Bo to jest chyba jeden z lepszych właśnie motywów w Infamousie, tak jak mówię. Przynajmniej weźcie kurwa dealerzy. Bo mnie denerwujecie. Przejmijmy sobie tą dzielnię, bo już chyba na to czas nastał. Okej, nie wiem, czy przejmowałem w ogóle, czy pokazywałem wam, jak się przejmuje dzielnicę. Chciałbym zgłosić. Ktoś rozwalił w drobiazgi twój billboard. Sprawcą okazał się zabójczo przystojny bioterrorysta.
utrzymać pozycję. Wysyłamy oddział DOZ, który zneutralizuje zagrożenie. To mi się nigdy nie znudzi. No i co? A, dwa samochody przyjechały, to bez przypału. Już. W sumie to... O kurwa. Tych się nie spodziewałem, że jeszcze przyjadą, tak samo jak tamtych się nie spodziewałem. Dobra. O, jak zazwyczaj rozwalałem dzielnicę, to tylko ze śmigłowcem walczyłem, więc kurwa, nie wiem, jestem w szoku, że aż tyle ich tu jest. To powinno być dużo łatwiejsze, ale takie nie jest. Wrzaski, krzyki, krzycz, Trypson, krzycz! Dobra, chodź tu, skurwysynu. Krzycz to tak, krzycz, gąski. Już? Już, tak jest. No więc widzicie, jak kurde przejęcie całej dzielnicy, to w sumie nie jest jakaś taka duża, długa akcja, bo zajęło mi to ile łącznie, no 10 minut jednej dzielnicy, prawda? A dzielnic mamy ile jest? 20, no to takie 2-3 godzinki max na przejęcie wszystkich dzielnic. A przy okazji, ile odłamków jesteśmy w stanie sobie zebrać, nie? Czekajcie, tu jeszcze mamy 4-5 odłamków, widzę. Więc możemy je zebrać i już powinno się odblokować na... Cholera, 100%. Gdzie on jest? Skuba niuśki. Dobra, spadł gdzieś. Trzeba łapać tą spadającą gwiazdę i zgarnąć ją. Jak to wygląda sytuacja na dzielni? Dobra, tu gdzieś jeszcze jest jeden point. Checkpoint point. Tu też coś do rozwalenia, jakieś chamstwo się tutaj szerzy, widzę. Żryjcie, kurwa, gruz. Bo mogę. Wiecie czemu to robię? Bo mogę. Dokładnie tak. To jest Delsin Row, więc on może. On dokładnie może. Jego pierdolą wszystkie zasady. To jest coś jak koleś git. Gdzie to gówno mi lata? Jeszcze jeden gnojek nam został, a ja mam taki kurwa z nim problem, tak się męczę. Nie, jeden, jeszcze trzy jakieś. Ale ja mam akurat z tym taki konkretniejszy problem. O, dobra. Jak to dalej wygląda? Tu są jeszcze trzy i tam jest jakieś archiwum do przejęcia. Przejmiemy sobie na 0%, żeby już tutaj nie było ani śladu DOZ-owców. I myślę, że skończymy odcinek, bo będzie tak już w sam raz czasowo. No a w następnym odcinku, tak jak mówię, Space Needle Attack. Taki plan jest, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, nie? Bo nie zawsze wychodzi tak jak się chce. Gdzieś ty gnojku poleciał. Tam jeden, tu jeden i finito.
Tutaj to chyba nawet, no właśnie, nie jest w stanie latać. On się tylko unosi, tak. Bo się unosi. No i dobra, tutaj jest, czekajcie, gdzie to jest? Czy tu gdzieś powinno być? Aktywiści, o, aktywiści, dobra. To powinno być teoretycznie tu. O, tu jest ten most, którym myśmy szli. Fajnie, cieszę się, podoba mi się, lubię to. Klikam, dymię to. Kto mówi? Wersini Row. Nie znasz mnie, ale ja cię obserwuję. Czuję się nieswojo. Przez to, co zrobiłeś, sensacyjne pogłoski o Augustini DOZ dotarły aż do Waszyngtonu. Bardzo mnie to cieszy. Jestem o jeden krok bliżej do zniszczenia Augustini. Niekoniecznie, ale chcę ci pomóc. Aha. A w czym konkretnie? Pomogę ci zniszczyć DOZ od środka. Ale musisz mi obiecać, że będziesz milczeć. Jeśli wyda się, że współpracujemy, będzie po mnie. Nie dożyję odsiadki. Jesteś jedyną osobą, która może ujawnić, co Augustin robi z przewodnikami. Tylko ty masz dość determinacji, by pociągnąć tę sprawę do końca. Dobra, powiedzmy, że się zgadzam. Czego potrzebujesz? Przysłałem ci na telefon aplikację, która pomoże ci znaleźć moje raporty. Znajdź je, zapoznaj się z nimi i kontynuuj walkę. Cholera, muszę kończyć. Dobra, to jest to szukanie, zbieganie z tym Wi-Fi-ą, smartfonem. To jest bezprzypołowa akcja strasznie. Jak widzicie, tu gdzieś będzie ten klocuś. O kurwa. Dobrze, wpadłem. Augustin to najpotężniejszy przewodnik, z jakim miałem styczność. A do tego trzęsie całym DOZ. Chcę wyłapać wszystkich bioterrorystów, by zapewnić globalne bezpieczeństwo. Idzie jej to tak dobrze, że góra uznała, iż DOZ nie ma już racji bytu. Mówię ci, młody. Nie chciałbym być teraz członkiem rządu. DOZ to tak naprawdę Augustin. Odrzucając DOZ, odrzucają Augustin. A to zły pomysł. Bomba z opóźnionym zapłonem. Ty jesteś zapalnikiem. Dobra, jak widzicie, to oczyściliśmy sobie pierwszą dzielnicę w Seattle i myślę, że kurde, jak będziemy sobie robić takie odcinki normalne, to w każdym odcinku będziemy po jednej dzielnicy sobie oczyszczać, żeby to jakoś tam szło z jakimś tam tempem, więc co. W następnym odcinku, tak jak mówię, kontynuujemy tutaj naszą akcję na Space Needle, znaczy tam będziemy szli teraz i dopiero tam działali. A tymczasem myślę, że to by było na tyle. Zabijmy jeszcze tego śpiewaka, bo mnie denerwuje. W ogóle wszystkie zabijania tutaj na poziomie, znaczy na karmie złej, są dużo, dużo łatwiejsze, bo po prostu to polega na tym, że trzeba zabić i to tyle. Na dobrej karmie było trudniej. No ale dobra, nie przedłużając. Ja się z wami żegnam, zapraszam do następnego odcinka, jak to woli. No i to by było na tyle i cześć wam wszystkim.